Witamy Państwa na premierze zupełnej nowości w naszym kraju. Jest to przedstawienie teatralne, interaktywne, Wesele. Jest z nami twórca tego przedstawienia oraz Panna Młoda. Czy możemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego spektakularnego wydarzenia? Myślę, że teatr improwizowany już od kilku ładnych lat w Polsce funkcjonuje i naprawdę jest wielu twórców, wielu pasjonatów, którzy robią to świetnie i profesjonalnie, jakkolwiek to brzmi. No a tutaj dzięki dyrekcji, dzięki teatrowi Kapitol, możemy improwizację wprowadzić na deski zawodowych teatrów po prostu, tak? Czyli z zawodowymi aktorami świetne, interaktywne, improwizowane komedie, no, które mam nadzieję, że to załapie na tyle mocno, że ludzie na wesela będą chodzić teraz regularnie. Taką mam... czego widzowie mogą się spodziewać, bo to nie jest takie charakterystyczne, zwyczajne przedstawienie w teatrze, tylko właśnie widzowie będą mogli wziąć w nim udział. No i właśnie tu jest clue. Widzowie przede wszystkim są bezpieczni. Tak? To nasze zadanie jest tutaj robić różne rzeczy na scenie. Natomiast widz w naszych spektaklach jest absolutnie bezpieczny. Często jest taka sytuacja, że ludzie przychodzą i są skrępowani, nie chcą. My absolutnie to czujemy. Jeżeli ktoś nie ma ochoty nam dawać sugestii czy czegokolwiek, nie wyciągamy to. To jest najważniejsza rzecz. To my pracujemy, a widz jest bezpieczny. Zawsze znajdzie się kilka osób, już w moim doświadczeniu kilka albo kilkanaście, które chcą zaistnieć. Może ciężko powiedzieć brać udział, bo raczej nie gramy z widzami na scenie. Natomiast często od nich bierzemy różne sugestie, które potem wykorzystujemy do tego, żeby zrobić jakąś historię na scenie. Ale przede wszystkim widzowie mogą się spodziewać świetnej zabawy i wielu niespodzianek. I niespodziewanych zupełnie rzeczy, a także zupełnie nowego podejścia do wesela, ponieważ to nie jest takie typowe wesele, Jacek. No właśnie, tutaj teraz zmierzę do kolejnego pytania, jakim jest, czy to przedstawienie za każdym razem pójdzie w inną stronę, będzie wyglądało inaczej? Absolutnie tak. Zdecydowanie. Absolutnie tak. Są pewne, powiedzmy, ramy, kamienie milowe, które będą wyznaczały nam drogę. Natomiast jeżeli chodzi o samą formę treści, tego, co będzie się działo w środku, absolutnie będzie to za każdym razem coś innego. Tego nawet my nie wiemy, co się wydarzy tak naprawdę, jak za każdym razem. I jak dla ciebie jako aktorki w tym spektaklu, jak ty się na to zaopatrujesz? Na to, że nie wiesz, jak do końca twoje show się potoczy? To jest jednocześnie bardzo stresujące, ale też bardzo ekscytujące, ponieważ forma impro, którą Jacek przed nami objawił i nam ją pokazał, jest chyba najbardziej taką wymagającą formą, ponieważ jesteśmy tak naprawdę nieprzygotowani. Mamy przygotowane pewne prawidła i zasady, według których gramy, natomiast to, co się wydarzy, jest absolutnie zupełną niewiadomą, więc możemy polegać tylko i wyłącznie na własnym instynkcie, inteligencji i poczuciu humoru. I czy myślicie, że ten sposób zabawy dla widzów przyjmie się tutaj u nas? Mamy wielką nadzieję. To inaczej, może w ten sposób. Jest takie chińskie przysłowie, nieważne jaki kot, biały czy czarny, ważne, żeby myszy łowił. To nie znaczy, że teatr improwizowany jest lepszy lub gorszy od tak zwanego scenariuszowego teatru. Absolutnie. Chcemy, żeby to była kolejna propozycja. Jeżeli ktoś chce iść na jakiś spektakl, który jest wyreżyserowany, który ma napisany tekst i tak dalej, ale równie dobrze może przyjść zobaczyć wesele, które jest improwizowane i mamy nadzieję, że te obydwa teatry będą się przenikały, będą sobie tak naprawdę pomagać i do przodu. No. Poza dobrą zabawą i tą dawką niespodzianek, o której wspominaliście, czego widzowie mogą spodziewać się jeszcze? No, na pewno zaskoczenia.
zaskoczenia, ale myślę, że dobrego też warsztatu aktorskiego i świetnej muzyki. Mamy muzykę na żywo, więc myślę, że to też jest bardzo wyróżniające. Przede wszystkim śpiewamy, wymyślając piosenki na żywo. Zupełnie nieprzygotowane piosenki, także nie wiemy jeszcze, jaki będzie ich tekst. Zupełnie nie wiemy nic, co się będzie działo teraz. To rzeczywiście zupełna nowość, ale też nie mogę zapytać o tak zwane zabobony, ponieważ nasze polskie społeczeństwo wciąż bardzo wierzy w te takie ślubne zabobony. Wypadło mi to drugie słowo z głowy, przepraszam. Przesądy, o to mi chodziło, tak. Czy w waszym show również jakieś z tego typu rzeczy zobaczymy? Oczywiście, że tak. Nasz pan młody już widział pannę młodą, więc nie wiem jak ty, ale ja czuję, że wydarzy się coś niedobrego. Coś niedobrego może się wydarzyć. Coś się wydarzy złego. Tak, to czuję, że absolutnie. Nie wiemy, czy tak będzie, ale tak coś czuję w kościach. I więcej nie możemy zdradzić. Tak. Więcej nie możemy zdradzić, ale możemy zaprosić naszych widzów, aby zostali się też waszymi widzami w tym zupełnie nowym show. Tak, absolutnie. Zapraszamy państwa bardzo, bardzo serdecznie na Foxhall 11, Teatr Kapitol, wesele, improwizowane wesele, super zabawa. Przyjdźcie i bawcie się razem z nami. Na pewno będzie ubaw po pachy.